jesteśmy w przededniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego, niezwykle istotnej imprezy. Takie najważniejsze punkty Pana zdaniem podczas kongresu to które punkty? No, na pewno to jest kwestia mojego punktu widzenia, czyli Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, kwestia zrównoważonego rozwoju miast, regionów, kwestia wyzwań, które stoją przed obszarami metropolitalnymi, doświadczenia pierwszego roku funkcjonowania metropolii, kwestia naszych pomysłów kolei metropolitalnej, czegoś, co może służyć takiemu dynamicznemu rozwojowi tego regionu, ale oczywiście w kontekście doświadczeń europejskich i światowych. Będziemy mieli wielu gości z różnych stron świata. Europejski Kongres Gospodarczy to jest takie wydarzenie, które ma szansę takich gości witać i ta dyskusja może być z nimi prowadzona. Tak więc dla nas to jest ogromna szansa na pozyskanie takich doświadczeń z całego świata i implementowanie lepszych rozwiązań, żeby rozwijać nasz region. Właśnie to są doświadczenia, które łatwo jest przenieść na ten polski, śląski rynek, czy że musimy się troszeczkę natrudzić? No, nigdy nie ma takich rozwiązań, które można gotowe zaimplementować. Na pewno trzeba szukać inspiracji i zastanawiać się, jak te rozwiązania przenosić na nasz grunt, jak je zmieniać, dopasowywać do naszego DNA regionu, do naszych mieszkańców, do ich oczekiwań. Tak więc na pewno od inspiracji jeszcze daleka droga do tego, żeby takie rozwiązania mogły funkcjonować, ale na pewno warto podpatrywać sąsiadów i na pewno warto te dobre rozwiązania, te, które się gdzieś sprawdziły, starać się wykorzystywać na rzecz właśnie budowy dobrych, świetnych projektów. Mam nadzieję właśnie między innymi przy kolei metropolitalnej, to nasze największe wyzwanie, na taką dyskusję, takie doświadczenia. Najwięksi gracze na świecie, firma choćby Alstom czy Bombardier, proponują swoje rozwiązania. Chcemy podyskutować o tym, jak się sprawdzają gdzie indziej, gdzie już zostały wybudowane. To są miliardy złotych, co jest coś, co nie możemy popełnić błędu, projektując naszą przyszłość. Półtora roku działania metropolii, tak w praktyce to był dobry czas? No, bardzo trudny. Kwestia przygotowywania strategii rozwoju, przygotowania tych pomysłów, które mają w przyszłości nam służyć. Wiemy, że proces inwestycyjny w Polsce to są naprawdę długoletnie często działania. Kiedy mówimy o kolei metropolitalnej, to po blisko 9 miesiącach pracy dopracowaliśmy się samej koncepcji. To jest obecnie weryfikowana przez wszystkich tych, którym zależy na tym, że taka koncepcja została zrealizowana, ale później jeszcze studium wykonalności, projekt budowlany, montaż finansowy. Czyli może się okazać, że za 5 lat będzie realizowany dopiero pierwszy projekt taki bardzo inwestycyjny. Oczywiście sporo szereg innych działań, choćby Centralnoeuropejski Demonstrator Dronowy, jako jedyny polski obszar metropolitalny, jedna polska metropolia. Konkurujemy trochę z tymi największymi na świecie i w Europie na temat stworzenia standardów ruchu lotniczego w miastach, wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych. To jest coś, co może napędzać nasz region, stanowić tak przyszłościową dolinę dronową, trochę tak nawiązując do Doliny Lotniczej w Rzeszowie, ale to jest takie pojemne pojęcie szeregu działań podmiotów, instytutów, startupów, wszystkich tych, którzy chcą rozwijać daną branżę, dany sektor gospodarczy, a to jest naszym celem, jak najwięcej ściąganie dobrych pomysłów i realizowanie ich właśnie tutaj w metropolii, by nas rozwijać, nasz region i nasze miasta. I tak na sam koniec zaczynamy mówić wspólnym głosem, bo tak patrząc na przeszłość, mam czasami wrażenie, że było tak, że chcieliśmy być jednością, ale nie do końca chcieliśmy mówić tak samo. My jako miasta. No, zawsze każde miasto ma swoje uwarunkowania, ma swoją tożsamość, ma własne interesy i często mówienie jednym głosem nie jest niemożliwe, ale na pewno warto szukać takich projektów, które jednoczą. Warto szukać tych wspólnych wartości i o ile w przypadku kolei metropolitalnej nie ma tutaj żadnych wątpliwości, wszyscy uważają, że to należy realizować, to właśnie takie projekty mogą łączyć i na takie projekty stawiamy, zachowując tożsamość. Równie dobrze można było budować jedno wielkie miasto, ale w Europie takie przykłady się nie sprawdzały. W Europie powstają metropolitalne naszego typu, czyli metropolie miast członkowskich, które ze sobą współpracują we wspólnych sprawach i w tym kierunku idziemy.